Dzisiaj zrobimy sernik bez spodu. Składniki znajdziecie w opisie pod filmem, a dokładny przepis również na moim blogu esencjakulinarna.pl. Twaróg mielimy trzykrotnie, miękkie masło przekładamy do misy miksera, dodajemy cukier i dokładnie ucieramy. Następnie stopniowo dodajemy żółtka, ciągle ucierając. Aż masa stanie się puszysta. Następnie dodajemy cukier wanilinowy oraz stopniowo twaróg, cały czas dokładnie ucierając. Na koniec dodajemy budyń waniliowy, mąkę pszenną oraz aromat waniliowy lub ekstrakt z wanilii. Dokładnie ucieramy. Do drugiej misy przylewamy białka. Dodajemy szczyptę soli i ubijamy białka na sztywną pianę. Ubite białka dodajemy do masy serowej i delikatnie mieszamy szpatułką. Masę przelewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy powierzchnię. Sernik pieczemy w 160 stopniach, grzałka góra-dół, przez 80 minut. Po upieczeniu sernik pozostawiamy do ostudzenia, a następnie posypujemy cukrem pudrem. Sernik kroimy następnego dnia, wówczas jest najlepszy. Dokładny przepis również na moim blogu esencjakulinarna.pl. Serdecznie zapraszam.